Siemano, siemano, witam widza serdecznie, patrzcie gdzie ja jestem. Normalnie tutaj przy ognisku łowię sobie rybę, bo znalazłem moją ulubioną wędkę. Lucky of the Sea Lure 3, kurczę, mending, no widzicie, to elegancko można łowić. Połowiłem sobie troszkę i prawię wam, że fenomenalny dzień na starym Palionowie. Dzisiaj się zapowiada piękna pogoda, tamten portal jakoś, no jest troszkę straszny, ale... Ej, dlaczego to nie działa mi ten... O, jest, jest, połowione, kurczę. Liczę na to, że wyłowię dzisiaj coś fajnego, bo skoro tutaj... O, kolejne! Nie no, co to jest? Dlaczego ja dostaję same ryby, jak ja mam tutaj przynętę i jeszcze ten, Lucky of the Sea, czyli jak to się nazywa na polski, to jest morska fortuna, coś takiego. Kilka dni temu przyszła do mnie paczka z produktami marki Yelight i są to właśnie takie panele świecące na ścianę, które dzisiaj sobie to oczywiście tutaj zamontujemy i one urozmaicą moje studio. Jako, że jestem w trakcie rozbudowy mojego studia i troszkę takiego, takiej zmiany tutaj w tym studiu, no to akurat idealnie się złożyło, że dostaję te panele i będę mógł je jakoś fajnie wykorzystać, żeby urozmaicić moje tło na co dzień w filmach. Tutaj mamy jedno pudełko, w którym mam takie trójkątne panele. Tutaj jest uzupełniające pudełko, w którym mam jeszcze trzy dodatkowe panele, dzięki czemu będę mógł ułożyć całkiem fajny wzór. A jeżeli chcecie coś takiego sobie zakupić, to serdecznie zapraszam do opisu. Tam jest link i wszystkie informacje z tym związane. A my przechodzimy do montażu. Dobrze, a więc udało nam się! Mamy piękna eska, która będzie mi świecić teraz z tyłu. No możecie ocenić, jak to wygląda. Moim zdaniem wygląda to przednio. Mamy tutaj różne opcje. Możemy na przykład kliknąć sobie tutaj, prawda, jest taki przycisk i możemy mieć animację jakąś fajną, elegancką. Się mega podoba, więc bardzo fajne. Zamontowaliśmy lampkę już na monitor. Mamy tutaj taki specjalny panel, który możemy sterować właśnie tymi Yelightami. I uwaga, robimy sobie tak, przytrzymuję i zaczyna się świecić z tyłu. Tam jest taki RGB tutaj z tyłu pasek i on tutaj sobie elegancko świeci. Ale możemy kliknąć raz i wtedy nam zaczyna się świecić tutaj. I mamy fajnie oświetlone biurko. I pracując sobie tutaj elegancko przy komputerze, możemy, prawda, widzieć elegancko wszystko. Tu mógłbym mieć teraz jakieś na przykład dokumenty czy coś i widzieć. A przede wszystkim jak się siedzi przy komputerze i nawet jeżeli wszystkie się światła zgasi, to to światło fajnie, żeby było, bo oczy się mniej męczą wtedy, jeżeli jest więcej światła przy komputerze niż tylko od samych monitorów. Jeżeli chcecie sobie takie rzeczy kupić, to serdecznie zapraszam na link w opisie. Tam macie odniesienie do właśnie strony, na której możecie sobie kupić jaki tam panel właśnie z tą eską, jak i również taki panel i wiele, wiele innych rzeczy również tam możecie sobie znaleźć. Szczepson! Co jest? O, Emilia, dzień dobry! Szczepson! Co jest? Jesteś z tobą, jesteś mamą Szczepsonem. Jest, no zawsze dobrze. Jestem ty sobą. Widzisz, co się dzieje, stary? Widziałeś to, czy nie? No łowię za ryby. Nie, nie mów, że nie widziałeś. Ty naprawdę no nie jesteś świadom tego w ogóle, tej sytuacji, która się tutaj dzieje? Szczepson. Łowię ryby, co jest? No to naciśnij teraz w tym momencie tab. O lewej stronie. Ej, dlaczego jest... Nie. Tak. Mówisz, że jest na serwerze stary ja? Gadałam z nim. Nie, dobra, trolujesz mnie. Naprawdę. Trolujesz nie, mnie. naprawdę. Gadałeś z nim? Tak. I co ci powiedział? Nikt nie lubi mnie. Słusznie. Excuse me. Nie, ale co, idzie, i on jest tam? Bo ja tak chciałem wracać zaraz, tak, jakbym go spotkał. Tak, jest u ciebie w domu, jakby w domu swoim domu. Ej, nie, domu, boję się. Ja też, jeżdżam za sobą tą konwersację i... A jaki ja jestem? No, ej, duży, jakie to jest po prostu, taki pytanie. Jak ty, ale duży i w ogóle masz po prostu muchy w nosie, nienawidzisz świata, co? Narzekasz na wszystko i... Tak, właśnie taki jesteś. Muchy mam w nosie? Tak. No zdecydowanie. Wiesz co, wydaje mi się, że lekko mnie okłamujesz, ale dobra. No nie, nie przypominam sobie, że nie. Kiedykolwiek miał muchy w nosie. Dobra, ja chcę tam pójść go zobaczyć, w sensie siebie. No to dawaj, no to nie to jest sytuacja. Tak, wiesz. Ale na czekaj, ale nie, ja nie chcę z nim gadać na razie. No wiem. Ja chciałem zobaczyć, co ja takiego robię. Zobaczyć to, wiesz, niepowtarzalna okazja zobaczyć samego siebie, nie? Tak z innej perspektywy, to jest nie super. Boisz się, że nagniesz czasoprzestrzeń, jeżeli spotkasz wiesz się... Boję się. Bardzo. Boję się. Dobra. Dobra, ale nie widzę go nigdzie. Ja patrzę też nie, ale przysięgam, że był w domu, bo był w domu. Dobra, Emilia, niezły troll, nie? Niezły troll. No kurde, przecież widzisz, że jest dwóch Szczepsonów, no. O kurde, chowaj się. Chowaj się, widzę. Ja się zapomnę. Jezu, jak ja jestem przystojny. Co? Juuu. Taki sam. Tak, musiałem sobie zażartować. Ej, dobra, czekaj, chodź, jakie ego top. Dobra, chodź tutaj, idziemy na górę. Z góry popatrzymy na niego, tam wiesz, ja rzadko patrzyłem się na w ogóle na niego, ja mówię na niego, jak to na siebie, bo tam z góry się na mnie popatrzymy. Chodź. Nie, bo to tak dziwne jest. No. Idź szybko, Szczepson. Co on tu robi? Dobra, chodź na drzewo. Nie zauważył nas? Nie, chyba nie. Oby. Ja idę na górę całkowicie. Ale to było straszne. Jest tam dalej. Emilia, nie rób. Mogę se złamać! Też tak zrobię. No i widzisz. Dobra, no, ja jestem na tym dachu. No.
My mamy plus taki, że jesteśmy mniejsi, to nas... Kurde. Kurde, jest tu. Ja myślę, chowaj, że on chowaj przeczuwa. Się. Gdzie on się chowa, nie wiem, gdzie się albo, schować. Albo coś słyszał, albo nie wiem, ale zszedł na dół z powrotem. Zszedł na dół. Zszedłem na dół w sumie, tak powinienem mówić. Nie dobra. Wiem, jak powinno się... Gdzie on? On poszedł do tuneli! O nie, ja tam... Dobra, Emilia, idziemy do tuneli. Dobra. Lubisz się tunele, ale ja, prawda? Tylko, nie, tylko tym razem masz się nie wyciszać i nie dawać sobie ten pod koniec działalności. Co jest? Co to było? Pamiętam, jak mi ten creeper wtedy się wysadził. Czekaj, bo on zaraz może tam będzie chciał wyjść. Czekaj, co? Nie wiem, boję się. Czekaj, schodzę lekko na dół, zobaczyć co tam się dzieje. Może, ja dobra, patrzę na jego nick, jak coś to jest... Ale się straszyłem, może ten creeper. O jeny. Nie schodzimy tam. Chowaj się, Emilia, chowaj się. On idzie, stary. Chowaj się, za beczką. Ja nie mogę, nie zdążę, Chowam się za beczką, Ja też jestem schowany. Nie wypychaj mnie z zabeczki. Nie wypychaj mnie z zabeczki. Dobra, patrzę tu z zabeczki na niego. Jesteśmy skitrani. Takie dzieciaki na w ogóle. Na F5. No. Czekaj. Wychodzę. Uwaga, bo wychodzę. Dobra. No, wypatrzę. Wyszedłem. No. Wyszłem. Nie mów tak. Że ty tak lubisz. No nic nie widzę, posuń się. No ale ty mnie wypychasz za zabeczki. Eju. Dobra, on to i tak nie przy... Ej, dobra, poszedłem gdzieś. Czekaj, wracaj tu, chodź tu za beczkę! Nie, dobrze, że jestem schowana, no. Tak? A, za kłodą. Czekaj, dobra. On tam coś kombinuje. O kurde. Kurczę, on się chyba czegoś spodziewa, skoro ty już z nim gadałaś, to może się spodziewać, że tak powiem, mnie. Co się, mogę się sam możliwe, siebie spodziewać. Tak, ja mu mówiłam, że jesteś ty też, ty. O nie, dlaczego mnie tak zdradziłaś? No bo ja myślałam, że najgorzej. To ty, no kurde, sorry. Jak myślałaś, że to ja, jak jestem mały, a nie duży? No dobra, no, nieważne, po prostu weszłam i on tam był zamiast ciebie, no. Ja też weszłem. Weszedłem też. Czasem. Uż, ty mordo, dobra, chodź tu bliżej. Tak właśnie się nie wiem, ja tak nie chcę na niego patrzeć z bliska, bo ja się boję, że on mnie zauważy i będzie chciał gadać. Ja mu się zgrada, on się zgrada. Nie dobra, a nie on chce karmi papugę w ogóle. A, dobra, ja lubiłem tą papugę. O. Best friend, a nie, to jest ta pierwsza papuga, którą oswoiłem. What? Ty, mają na... Mam ją na grzbie, nie, na barku. Nie widzę, jak cute w ogóle. Elegancka papuga, co? Dobra, chodź za nim, zazdrościsz mi tej papugi? Dawaj. No mega ci zazdroszczę. No i słusznie. Dobra, czekaj, idziemy za nim? Dobra, idziemy. Tak, no idziemy, no, nie możemy go zostawić samego. Ej, porzucił papugę, porzuciłem papugę. Jak się dziwnie mówi o sobie, ja nie mogę, to jest... Nie wiem. Jestem na drzewie. Dobra, ja ty, tutaj papuga, przez papuga, a jednak za nim leci, dobra, nieważne. Za mną leci, papuga. Dobra. Schodzę tu, jestem na dachu szeryfa, o, widzę, że ty też. Ja tak samo. Ty, bo on tu może nas zobaczyć. Czekaj, do tyłu. Do tyłu. No, co wycofamy, wycofujemy się. Ty, puściłem owce. Wsiną dal. Ej, dobra, ja bym chyba z nim chciał nawet pogadać. Ale boję się. Dawaj. Nie, czekaj, ja jeszcze nie, boję się za bardzo. Ja muszę zobaczyć, jakie mam intencje. Bo nie pamiętam, jak ja wtedy miałem intencje. No nie wiem, jak bym zareagował. Nie spotkałem wtedy takiego małego siebie, to nie wiem, co bym zrobił. W sumie. A może i bym go pobił. Ojej. Czekaj, gdzie on jest? Co on się tak kręci wokół tej kolejki? Co on tam kombinuje? Znaczy, co ja tam kombinuję? Something is now yes, no. Coś tu jest, kurczę, nie halo. Czekaj, wyszedłem. Jakby nie. Ej, mi się mózg w ogóle, mnie boli już mózg od myślenia, co ja robię. Okej, okay, jesteś w twoim straganie. Tak, chowam się za krzakami. Mhm. On nie zszedł na... Dobra, on poszedł, wiesz gdzie? Ja ci to pokazywałem. Gdzie? Do tego biznesu tajnego z Dave'em. Aha, z Dave'em, no wiem. Idziemy tam, zobaczymy, co ja planowałem wtedy. Idę, nie. muszę iść to zobaczyć. No dobra. Muszę iść. Tylko jak ja tam zejdę, to jest koniec. Dobra, schodzę. Jestem na dole. Bzyku, join the game, o kurcze. Ale jest tutaj lipa. Ej, no, po co się, bo ja na ciebie skoczę. No dawaj. Idę. Dobra, jestem. Dostałeś obrażenia, naprawdę? To jestem ja. Tak. Co malutka.
Tutaj mamy sposób na ucieczkę, nie? Jak co? Dobra. Ale on tam gdzieś na dole jest, czekaj. On zbiera trzcinę, zbiera trzcinę. Na pewno, jestem pewien. Dobra, tak, zbiera. Czyli to jest jeszcze czas, gdy szefowski biznes działa elegancko. Ja przychodziłem, tak pamiętam, zbierałem to. Na takim jednym zbiorze to wiesz, ile się dało wyjść na plus? Ogromne ilości pieniędzy. Nie wiem, już nie pamiętam, ale dużo. Jeden taki pasek to już było kilka emeraldów, nie? A to rosło jak wściekłe. Pajak biegnie, pajak... O kurczę, żeby nas nie zauważył. Dobra, słuchaj, tu jest lipa, bo podmieniłaś ten diamentowy ten, nie? O kurczę. Dobra, idziemy tu do góry, to do góry. Szybko, gdzie, szybko, bo tu... Idzie tu, szybko! Dobra, szybko do góry, do góry, do góry. Szybko. Elegancko. Czekaj, czy on tu będzie leciał? Nie, on tam na dole coś robi. Tylko on tam nie ma tych villagerów do robienia biznesu. Właśnie, ej, gdzie są ci villagerzy do robienia biznesu? Może to jest czas, żeby z nim pogadać. Nie, ja się boję jeszcze, ja się boję. Gdzie my idziemy? Czekaj, bo tu ktoś... No tak. Aue. A czekaj, on wychodzi tym drugim wejściem, on wyszedł tym drugim wejściem. Patrz, wyjdzie tam zaraz z tego straganu. Idzie w stronę twojego domku chyba, tego co sobie zbudowałaś. Tak, tak, tak. No, on mi powiedział, że chce go rozebrać, więc... No i słusznie. Znaczy, co? Też bym go rozebrał, no. Wiesz co? Nie, dobra, gdzie chodź. Idzie... No, poszedł gdzieś... Jest pod domkiem do swoim. Siebie, znaczy, do siebie jest, jestem u siebie, no. Dobra, ej, ale super jest w ogóle obserwować... Ej! Spadłem z drzewa. Uważaj, ale dobra, on jest w domu, więc nie usłyszałem. Ej, dobra, ja chyba się zbiorę na to, żeby z nim pogadać. Muszę to zrobić. Bo też jak tak nie uważam. Pogadam, to wiesz, to będę żałował tego całe życie, nie? No, to jest jedyna taka okazja. Dobra, dobra, to czekaj, to chodź do mnie. Chodź do mnie. Ja muszę się skupić. No, jestem po drugiej stronie, tu między domkiem, przy domku Dave'a. Ej, kurczę, szkielet. Zostaw mnie. Ej, dobra, chodź, idziemy z nim pogadać. Muszę to zrobić po prostu. Trzymam kciuki za ciebie. Muszę to zrobić, bo to będzie śmieszne. Wchodzę tam do środka. Dobra, czekaj. Dobra, go. Zadzwonię w dzwona, patrz. No. Przyszła kolęda. Kolęda. Założę kask, jakbym miał dostać. Siemano! Co? Siema, ja. A co ty jesteś taki mały? Ja po prostu to przychodzę odwiedzić sam siebie w sumie. A ty co tu robisz? Proszę stąd iść. Ała, no. Ej, proszę zostawić. Ale nie bij jej. Słuchaj, właśnie, to jest. Ja dobrze, ona już ja jest dobrze. W porządku, nie? Między nami. Ej, w ogóle tak dziwnie mówić. Nie, no jest dobrze. Słuchaj, fajną masz papugę. Ej, fajną ja mam papugę, mówi. Nie? Przestańcie, bo ja nie wiem, kto mówi w ogóle teraz. Fajną mamy papugę. Bardzo fajno, zazdrościsz mi cwaniaku mały, co? Słuchaj, my przyszliśmy z portalu, tam jest taki, widzisz tam tą obręcz, my stamtąd przyszliśmy. Mówiłam ci, a ty mi nie wierzyłeś. No. Tak i właśnie, ja jakby wróciłem do swojego starego domu, nie? Ale widzę, że ty tu mieszkasz dalej. No ja sobie tu mieszkam, mój dom w końcu, a ty nie masz do niego prawa, więc proszę się... Ale no jak, czy to mój dom był kiedyś? No ale już nie jest, no teraz już jest mój, nie? No nie, no zostałem wyrzucony z własnego domu, nie? Przykro mi, że wam jest przykro. Ej, to ty w sumie nie wiesz, kto kogo wyrzucił. Ja totalnie nie wiem, co się dzieje, nie wiem, kto mówi, nie wiem. Dobra, ale słuchaj, ja dobra, mogę, wyniosę się, ale nie, pozwól mi tu mieszkać, to jest mój dom też. Co się... No, za odpowiednią odpłatą, może... Jak za ja nigdy nie typowy byłem taki... Szczypson, ja nigdy nie byłem szczypson. Taki łasy na pieniądze. Zawsze taki byłeś właśnie. Nieprawda, nigdy taki nie byłem. Dobra, 4 diamenty dziennie i możesz tu na mieszkać. Na dzień? Wiesz, że mi się bardziej opłaca mieszkać. Ty chcę mieszkać dzień indziej, no. Emilia, patrz, wiesz, jaki dom tu zbudowałem, widziałem, widzisz to? Widziałem, ale ja chciałem powiedzieć tylko, że jestem pazerny na pieniądze, zawsze taki byłem. Nieprawda, nigdy taki nie byłem. Zawsze taki byłem. Dlaczego taką złą wizytówkę nam robisz? Dlaczego tak źle się wypowiadasz o nas? Jakie o nas? Szczypson wtedy miał jakiś bunt po prostu. Tak, nie, to ja nie miałem bunt. Ja po prostu ten. Dobra, no to słuchaj. Myślę, że się możemy podzielić. Patrz, gdzie? Ja wchodzę do środka. Tu jest łóżko. Ten jak do siebie wchodzi. No bo to jestem moje w sumie. Tu jest ten. Tu jest łóżko, w którym ty śpisz, ale ja wiem, mamy że jest jeszcze dzielić, jedno tak? łóżko. Co? Mamy je dzielić, tak? Nie. Ja sobie po prostu tutaj... patrz, tutaj pójdę. O nie, nie widzę nic, zepsuło mi się coś. Proszę mnie wypuścić. Jak mam wyjść? No, skąd ty wiesz? Jak mam wyjść? Nie wiem, jak mam wyjść. No, Szczypson, druga strona. Dobrze, no, idę? Halo, no chodź. O, dobra, jeny. Nic nie widzę, jak tam wchodzę. Jestem za mały. Dobra, ja nie mogę wchodzić w takie małe tunele. No kurde, wypuść mnie. Dobra, ja nie mogę. No właśnie. Już rozumiem, dobra, o co chodzi. Dobra, nieważne. To jest moje łóżko. Ta. To ty, koleżko, możesz się wynieść, wiesz? Ale dlaczego to sam mój dom, a nie twój, okej? Okay? Czy ty byś chciał, żeby cię tak... Czy ty byś chciał, żeby cię ktoś wyrzucił z domu? Te, słuchaj mnie, ty smrodzie mały, gówniarzu zafajdany. Ale dlaczego od razu smrodzie mały, no? No bo tak.
Że ja jestem ty, tobą, ale ty nie widzisz podobieństwa? Znasz prawo dżungli, znasz prawo dżungli? No. To jest, no prawo dżungli... Większy wygrywa. Dobra, no zagieł. Szczypsons. Co jest? To są Szczypsons. Ja nie mogę, tu jest... Nie, no dobra. Dobra, słuchaj, no dobra, skoro taki jesteś, no, nie tak zapamiętałem już siebie, nie? Nie byłem taki, jesteś jakąś gorszą wersją. Byłeś sam jesteś gorszą wersją. Nie, no dobra. Tak. Wszyscy są... Dobra, Emilia, zamieszkam u ciebie, trudno.